Linie Radio. Witam bardzo serdecznie, ja jestem Dominik Karol Wolfgang Reichel, a dzisiaj mamy 12 kwietnia 2018 roku. Moim dzisiejszym gościem jest pan Siemidrox from Mrowic Wielkich. Tak samo jak ostatnim razem, mój gość będzie korzystał z modulatora, żeby zachować anonimowość. Witam pana bardzo serdecznie. Witam również, jestem Siemidrox, pochodzę z from Mrowic Wielkich. Wykształcenie ogrodnik, pracuję jako lekarz w mojej własnej przodzie. Jeszcze przypomnę, że po zadaniu moich pytań oraz krótkiej przerwy reklamowej będą pytania od widzów, do mnie lub do pana Siemidroga, więc możecie je zadawać w trakcie wywiadu, do czego zachęcam, a my odpowiemy na nie później. Dobrze więc, panie Siemidrogu, zadam więc panu pierwsze pytanie. Pewna pacjentka z pańskiego miasta żaliła mi się prywatnie, że zamiast leczyć ją, to pan przepisywał jej herbatę miętową do picia 2 razy dziennie. A przecież ona miała tylko katar. Jak się pan z tego wytłumaczy? Jak już mówiłem, z wykształcenia jestem ogrodnikiem, więc szanuję ziołolecznictwo, co niektórym się nie podoba i to jest też dla niektórych powodem agresji w moją stronę. Raz mój gabinet został obrzucony doniczkami, co w sumie mi się spodobało, bo miałem w czym sadzić pomidory, ale wracając do sedna sprawy. Kiedyś piąc miętową herbatę, pomyślałem, że zostanę lekarzem i będę leczył ludzi, bo z takiego ogrodnictwa to za mnie za mało pieniędzy było i wyciągałem z tego same grosze. Więc poszedłem do piwnicy, powyrzucałem wszelkie niepotrzebne rzeczy, typu opadek komputera kwantowego, który mi się zepsuł, jak kiedyś próbowałem na nim zainstalować system WOS 2.0, no ale to nieważne, bo w sumie służył mi przez zimę jako ogrzewanie w całym domu. W sumie to przez 10 sekund działało tak naprawdę, bo później się stopił, jak margaryna na słońcu w lany poniedziałek. Znalazłem go ogólnie w sklepie z pamiątkami na Hałalajak i jakiś pan Makariusz, coś w tym stylu, mi sprzedawał, co mówił, że zbankrutował. Opowiadał mi przez pół godziny, zanim mi sprzedał komputer, jak to jeszcze tydzień temu chodził w garniturze za 50 tysięcy i miał własny drapacz chmur. A teraz musi sprzedać firmowe rzeczy, które mu zostały. Zapytałem go, czemu zbankrutował. On powiedział, że to jakiś miętowil pierdzielony wykupił cały zapas mięty z rynku. A on nie mógł już dodawać jej do powietrza smaku miętowym, które sprzedawał. A samo powietrze bez smaku miętowego kupił może 5 osób, w tym 4 osoby z rodziny pana, Makarycego. W trakcie, gdy mi to mówił, to trochę skoczyła mi przez to temperatura, co mi się nieczęsto zdarza normalnie. Bo to w końcu ja wykupiłem tą całą miętę z rynku, więc szybko podziękowałem za pamiątkę i pośpiesznie udałem się w stronę drzwi wejściowych. Jeszcze nawet gdy przechodziłem przez drzwi, pan Makarusz, czy jak mu to tam było, powiedział, że ładnie pachnę miętą i przez chwilę się zamyślił, co mi nie dało czasu do namysłu. Zacząłem stamtąd uciekać z sił w nogach, żeby nie połączył faktu z kurczybyk jeden. Dobra, co tam jeszcze miałem w piwnicy? No takie kraty metalowe, co mój kolega z Radosław Szczebrzeszyn od Szowic przywiózł, jak na urlopie był kilka dobrych lat. Ciekawe w ogóle, czemu jego wolne trwało tak długo, ale wracając do sprawy w piwnicy, jeszcze miałem tu jakieś słowniki do runicznego pisma pradawnych Słowian zamieszkujących w jaskinie w górach, ale w skrócie zrobiłem z mojej piwnicy ładny gabinet lekarski. Moje miejsce ma około 10 tysięcy mieszkańców, a moje domostwo mieści się w centrum, więc dużo osób do mnie przychodzi, bo myśli, że jestem lekarzem. A gdy chcą się upewnić, czy nim jestem, to próbuję wcisnąć miętę po połowiczej cenie. Jak nie chcą jej kupić, to im jeszcze do tego różową szklankę dorzucam gratis, to już nie ma wtedy opcji, żeby się nie zgodzili. Przepraszam bardzo, że panu przerwałem wypowiedź, ale chciałbym jeszcze tylko przypomnieć o moim pytaniu, o przepisaniu przez pana pacjentce herbaty miętowej na katar. No, rzeczywiście, przepraszam pana, zapomniałem, zakłócie mi to wyleciało z głowy. No, tak było, przepisałem jej to dlatego, że moje motto to mięta leczy, mięta smakiem cieszy, to i nawet katar to zielone dzieło leczy. Więc jako jestem człowiekiem trzymającym się swojego motto, to przepisałem jej tą herbatę miętową. Bo to w sumie jedyny produkt, jaki mogę przepisywać tym nowym pacjentom. Kupiłem w końcu jakoś kilkadziesiąt ton mięty, z czego połowę wysuszyłem, przerobiłem na herbatę. Jest produkt w pełni ekologiczny, pyta się do tych za torebkę. A chciałbym powiedzieć, że moje wszystkie wizyty są w pełni darmowe, więc utrzymuję się ze sprzedaży swojej herbaty. Tak gdzie nie jest 10 torebek sprzedam, a połowę z dochodu wydaję na podywanie moich roślin. Kiedyś byłem na targu, pewien kupiec sprzedał mi nasiona makaronu. Ale czekam już z rok i nie wykiełkowałem pewnie usług, bo strasznie ciepło było w jesieni. Lub ten czasem mnie po prostu oszukał.
Dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. Czemu po późnych porach, na przykład o 20, przebiera się pan za koguta i biega wokół swojego gabinetu pijąc, a gdy ktoś do pana podejdzie, to obsypuje go pan talią kart? No, to było dlatego, jak byłem mały, to bałem się kur, ponieważ kiedyś byłem u wujka na wsi i miałem taką jedną kurę, którą kiedyś traktował jak towarzysz na rozmów. I grał z nią czasami w remika i inne gry karciane. O dziwo była bardzo mądra, ale kiedyś położyłem się na ziemi, bo chciałem się zdrzemnąć na chwilę, a tu nagle po zaśnięciu czuję, jak coś chodzi po moim brzuchu. Szybko wstaję, a patrzę, a ta kula wyciągnęła Jokera z mojego rękawa, którego schowałem, żeby oszukać swojego wujka w karcianej wojnie, którą miałem wieczorem z nim odbyć. Zainteresowałem, co się wydarzyło, to ta cwana kula, która podobno wygra maraton w biegach, już była w pokoju mojego wujka. On od razu wiedział, o co biega. I już do końca tygodnia się do mnie nie odzywał, ale po 2 tygodniach, gdy przechodziłem koło jego pokoju, to usłyszałem, że mówił do kury takie słowa. Dobrze, że zapierdzieliłeś mu tę kartę, bo zapomniałem schować Jokery do rękawa. A ten cwany dzieciak zamiast sięgać po asyst, poszedł dalej. Masz tu trochę ziada i czatować, czy mi tu jakiś sąsiad znowu nie chce serio z domu kraść. Poprosiłem się o dwójka, musiałem iść na terapię do psychologa. On powiedział, że ogień trzeba zwalczać ogniem, więc od tamtego dnia przebierałem się za koguta, bo strój kury był droższy i obsypuję ciekawskich przychodniów kartami, którzy pytają się, co ja takiego robię o tej późnej porze. Muszę przyznać, że to bardzo unikatowa, a zarazem straszna historia, panie Siemidrogu. Przejdźmy teraz do trzeciego oraz ostatniego mojego pytania. Czy nie ma pan wyrzutów sumienia, że wmawia pan ludziom, że jest pan prawdziwym lekarzem? Panie prowadzący, no panie prowadzący, kochany panie prowadzący, drogi panie prowadzący, bo jest bliżej niż do innych lekarzy i zawsze można ze mną porozmawiać, prowadzić się w różnych sprawach, na przykład w sprawach ogrodnictwa, bo dużo u mnie w mieście osób, które mają własne działki, na których sadzą różne owoce i warzywa. Ale temu skurwielowi, co mnie na targu oszukał, co mi sprzedał zepsute nasionka makaronu, to nigdy nie wybaczę. Jeśli to oglądasz bądź słuchasz, to pamiętaj, że następny raz, jak do mnie przyjdziesz do gabinetu, to policzę moją kochaną miętę dwukrotnie. Dziękuję za szczerość, panie Siemidrogu. Dobrze więc, ja zapraszam was na krótką przerwę reklamową, w trakcie której będziemy oczekiwać na wasze pytania, a od razu po niej odpowiemy na nie jak najlepiej. Pora na przerwę, pora na przerwę. Thank you.
Witam już po krótkiej przerwie reklamowej. Dobrze, odpowiem więc teraz na wasze pytania. Pani Ola zadała pytanie. Ile masz lat? Mam 16 lat. Oraz jest też drugie pytanie od pana Kacpra. Czy pan Tadeusz, co naprawia wszystko w szkole, miał coś wspólnego z tą sprawą? Myślę, że nie miał nic wspólnego z tą sprawą, oprócz że prawie uderzył Macieja H. drabiną. Czy herbata miętowa działa na mocny ból tyłka? Myślę, że jest to uniwersalne lekarstwo, panie Kacprze. Pytanie. Kolejne od pana Kacpra. Czy Jakub J. był ostatnio z wizytą w ramach narzekania na ból tyłka? Myślę, że nie był, chociaż możemy zapytać o to pana Siemidroga. Nie, nie był u mnie nikt taki, ale był u mnie ktoś, kto miał na imię Kacper, tylko nie pamiętam nazwiska. Coś takie jakby Kołczan, jakoś tak miał. Kolejne pytanie od pani Oli do lekarza. Jak ma pan na imię? Jak już mówiłem, mam na imię Siemidrog i mam lat 27. Kolejne pytanie od pani Oli. Czy w Pingwinku będzie można kupić arbuzy? Muszę zasmucić panią, pani Olu, ale niestety mamy bardzo ograniczony asortyment składający się z 10 artykułów. I tu właśnie też jest odpowiedź na kolejne pytanie. Czemu tyle jest tych samych reklam? No właśnie dlatego, że mamy tylko 10 przedmiotów w naszym sklepie. Pan Dawid zapytał, która godzina? Jest godzina 16:16. Pani Ola zapytała, czy to dziwne, że mój chłopak lubi się przy mnie przebierać? Myślę, że to lepiej, niż żeby przebierał się przy innej dziewczynie. Pan Kacper zapytał, czy Dominik R. jadł dziś makaron? Myślę, że jadł. Pani Ola zadała pytanie, czy to dobrze, że mam więcej kolegów? Myślę, że to dobrze, niż żeby pani miała ich mniej. Pan Kacper zapytał, na jaką odległość Wojciech U. pobiegnął zanim się wywrócił? Myślę, że to było mniej niż 50 metrów. Pan Dawid zapytał, jaka mięta jest najlepsza? Myślę, że najlepsza jest mięta pieprzowa, ale zapytajmy o to eksperta. Tak, ma pan rację, panie prowadzący, mięta pieprzowa jest najlepszym gatunkiem. Dziękuję pani Olu za komplement. Kaplicjan zadał pytanie, jakie ziółka preferujesz? Myślę, że najlepsza jest zielona herbata i wie o tym każdy. Chyba, że to było pytanie do pana lekarza, to zapytajmy go o to. Oczywiście najlepsza jest mięta. I to każdy gatunek, uprzedzając pytanie, o jaki gatunek mi chodzi. Ale zielona herbata też jest dobra. Tutaj chciałbym zapewnić pana Kawiego na czacie, ale mięta jest lepsza, powiem panu. Co jest lepsze od zielonej herbaty, pyta pan Dawid. Myślę, że mięta. Pani Ola zadała pani Siemidrogu do pana pytanie. Czy pan tylko leczy miętą? Oczywiście. Jak mówiłem, moje motto to mięta leczy, albo jakoś tak to było. No i nawet tego, co nie mam, 5 zł ucieszy. No, nie pamiętam, w sumie na kartce to miałem, więc... Pan Kaplicjan zadał pytanie. Jaką wodę preferujesz, normalną czy z lodowca? Myślę, że moje oczekiwania najbardziej spełnia woda za złotówkę za 1,5 litra. Pan Kacper zadał pytanie. Pani Ola zadała pytanie. Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze, mimo wszystko temperatura na polu jest bardzo ładna i można chodzić teraz na spacery. Pan Kacper zadał pytanie. Ile trwa naprawa lodówki? Myślę, że jest krótsza niż zjedzenie całego garka makaronu. Pan Kaplicjan zadał panie Siemidrogu panu pytanie. Czy leczył pan kiedyś inaczej niż miętą? Nie, jak już mówiłem, przede wszystkim leczę tylko miętą. Jeszcze czasami też pomidorami, jak się mięta skończy, ale jak na razie jeszcze mi się nie skończyła, jeszcze jakoś 20 ton jest. Pan Dawid zapytał, w jakiej wodzie parzyć herbatę? Pan Kaplicjan wspomniał o wodzie z lodowca, więc myślę, że to najlepszy wybór na parzenie herbaty w niej. Chociaż jeśli chcemy mieć tańszy odpowiednik, to może być też zwykła woda z kranu przegotowana. Pani Ola jeszcze ma wątpliwości co do pomidorów, panie Siemidrogu. Niech pan jeszcze coś opowie o tych pomidorach. No, bo to ogólnie tak hobbystycznie. Za pieniądze ze sprzedaży mięty czasami kupuję jakieś jeszcze pęczki pomidorów. Ale w sumie od tego czasu, co sprzedało mi oszukane nasiona makaronu, to już nie kupuję tak za bardzo. Panie Siemidrogu, pan Kaplicjan zadał panu pytanie. Czy umie pan leczyć kartoflami? Nigdy nie próbowałem, ale myślę, że jak najbardziej bym sobie poradził z tym zadaniem. Pani Ola zadała pytanie. Panie Siemidrogu, w pańskiej pracy zdarzyło się coś kiedyś okropnego? Myślę, że oprócz tego, jak ktoś przyprowadził do mnie wielbłąda i kazał go leczyć miętą, oraz moment, kiedy obrzucano mój gabinet doniczkami, to nic takiego się nie stało za bardzo, co mogłoby jakoś przerazić albo zniechęcić do prowadzenia tego zawodu. Dobrze więc.
Widzę, że nie ma już więcej pytań, więc dziękuję Wam bardzo za aktywność i zapraszam serdecznie na kolejną audycję. I oczywiście przede wszystkim dziękuję panu Siemidrogowi, który przyjął zaproszenie do mojej audycji. Ja również dziękuję i w ramach podziękowania, jeśli kiedyś pan by był w pobliżu mojego gabinetu, to niech pan wpadnie, bo mam dla pana trochę mięty z wyższej półki, no wie pan, takiej spod... lady. Dziękuję bardzo za pana gest. Jeśli będę miał okazję, to na pewno z niej skorzystam. To już jest koniec dzisiejszej audycji. Życzę wszystkim miłego dnia bądź nocy. Pingwinie Radio.